Po studiach związanych z nieruchomościami chciałam dalej się rozwijać. Zobaczyłam ogłoszenie w ministerstwie. Koleżanka zapytała uszczypliwie, serio? W budżetówce? A ja niezrażona wzięłam udział w rekrutacji, dostałam się i polecam. Wszystkim, którzy szukają stabilizacji i szansy na rozwój. Zawsze byłem blisko kolei dzięki mojemu tacie, który wiele lat pracował jako maszynista. To on zaszczepił we mnie kolej. Studia wybrałem oczywiście kolejowe. Na nich marzyłem, by być blisko tematów związanych z transportem kolejowym, transformacją kolei, która działa się na moich oczach. Dlatego aplikowałem do Urzędu Transportu Kolejowego. Jestem tu już od 20 lat. To był przypadek. Kolega mówi, szukają specjalisty do UOKiK-u. Wcześniej 3 lata pracowałem w laboratorium na komendzie. Myślę, czas na zmianę. I tak od prawie 9 lat pracuję w urzędzie. W codziennej pracy staram się pomagać w temacie wyceny nieruchomości obywatelom i firmom. Gdy pojawia się coś niezrozumiałego, staram się wraz z moimi doświadczonymi kolegami szybko służyć pomocą. Czasem posiłkujemy się doświadczeniem kolegów z innych krajów. Kontroluję systemy zarządzania bezpieczeństwem i systemy zarządzania utrzymaniem w transporcie kolejowym. Wiem, że moja praca ma wpływ na nas wszystkich. Czuję tę misję. Za pomocą tego urządzenia kontroluję parametry benzyny, którą wlewamy do baków. I to daje dużą satysfakcję, kiedy wiem, że na stacji obywatele tankują dobrze przetestowane paliwo. W pracy gotuję się do poznawania nowych rzeczy, a po pracy? Lubię eksperymentować w kuchni. Poza też, to co wydziergam, od razu oddaję, bo lubię obdarowywać swoich bliskich drobnymi prezentami. Po pracy przychodzi kolej na moją pasję. Uwielbiam długie dystanse, wtedy jadę nawet 1000 kilometrów. Lubię monetyzować moją pracę. Mam już ponad 3000 monet. Najstarsza z 1811 roku. A jak chcę czegoś z większą adrenaliną, to ruszam na polne drogi. Zobacz w nas człowieka, nie tylko urzędnika. Człowieka, który służy państwu każdego dnia. W prawie 2000 urzędów w całej Polsce.